12 miliardów złotych zabraknie z tytułu podatku VAT w tym roku w budżecie, jeśli chodzi o wpływy. No i w związku z tym rząd ma, przygotowuje nowelizację budżetu, chce zwiększyć dopuszczalny deficyt w kasie państwa o 3-4 miliardy złotych. Dobry krok? Można powiedzieć logiczny i konieczny. Ja przypomnę, znaczy to będzie chyba większa kwota niż 12 miliardów złotych. Przypomnę, na ten rok prognoza dochodów była 135. Pomijajmy te końcówki, bo one nie mają żadnej wartości planistycznej. Zawsze się tak rozczula, jak ktoś na przykład planuje. 132,7 miliarda złotych, co jest czystą lipą, bo przecież nikt nie jest w stanie tak dokładnie zaplanować. W ogóle za prognozy zmieszczą się znacznie większym błędzie. No takim błędzie oczywistym, błędzie. prawda, który zależy od czynników np. takich, ile pod koniec roku wypłaci się zwrotów. Ja przypomnę, że VAT to jest taka różnica między y, kwotą wpływów, to dużo, dużo więcej, to jest 200 miliardów, mhm. a kwotą zwrotów. To jest y, gigantyczne pieniądze. To są, y, w pierwszy raz osiągnęliśmy 80 miliardów już. W, w 2013 roku, potem w 2014 ciągle te kwoty nie są mhm. tak upubliczniane, bo one są szokujące. To było ponad 86 miliardów, w tym roku będzie 90. Ale mówi Pan o. Zwrotach, Zwrota. zwrotach, okay. tak, tak. No i zostanie z tego, <grym> zostanie z tego, z tych 135, które były w sensie, bo to, to jest bardzo ważne, makroekonomicznie hmm. kwota 135 miliardów, czyli biorąc pod uwagę relacje do PKB jest właśnie bardzo ostrożną i niską prognozą. Niską, niewysoką. Natomiast no, katastrofalne jest wykonanie. Bo my prawdopodobnie poprzez zwroty sięgające już ponad 90 miliardów złotych no i powszechne uchylanie się od tego podatku, bo na to, na kryzys, a można powiedzieć coś więcej niż kryzys dochodów z tego podatku składają się dwa zjawiska. Po pierwsze nieuzasadnione zwroty, no bo wiadomo, Wać zwraca się te pieniądze, natomiast kwota zwróconych 90 miliardów, to nawet najwięksi optymiści mówią, że to jest 20% wyłudzeń. No